witamy na kanale Dzieciaki w Ogrodzie. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak siać szczypiorek. Tutaj zacznę od tego, że chciałbym mieć takie jakby może pole, nie wiem czy to można nazwać pole, bo to jest kilkanaście centymetrów, kilkadziesiąt. Ale tutaj jest szczypiorek już i on jest z tamtego roku. To jest szczypiorek taki wieloletni, tak? Tak, on tutaj... Pokaż nasionka, jakie masz. Mam takie. Miałem ten szczypiorek, on miał takie bardziej ciemniejsze troszeczkę. No i zaschło. No ale w tym roku też odbiło. Mięta go bardzo zaatakowała, nie? Bardzo tak, to przyduszała. Tak, ale w tym roku już tutaj obok... Przenieśliśmy miętę. Mięty po prostu zakopaliśmy tam nawet liście, ale ona i tak to jest taki, taka roślina, że naprawdę rośnie... Jak szalona. Tak. I on odbił po zimie taki, nie? Tak, my mamy jeszcze koperek, znaczy szczypiorek w domu. No i chyba pokażemy zdjęcie tego szczypiorku. No jest dosyć duży. No i chyba pokażę teraz, jak siać. Pokaż te nasionka tutaj, żebyśmy widzieli. Nasionka. Nasiona. Są takie małe, czarne, nie? No, no to... I tutaj gęsto, właśnie tak? Nie będę siał rządków, tylko właśnie, jak mówiłem, takie jakby... Daj igusi jeszcze na łapkę, nie? Pole. Ale czarne są. Tak gęsto, to można przerwać, nie trzeba. Nie, nie będziemy przerywać, bo akurat zużywamy chyba dużą liczbę szczypiorku, co? Naszej? Ale Olek, jeszcze tam. Już! Zrówno teraz zobaczę, gdzie była, a gdzie nie, bo czarne. No, zaraz będziemy przysypywać ziemię. Ziemię to... chyba sobie po prostu... Mamy tutaj czarną ziemię, to Olek wezmę zaraz przysypię. Olek! O, jupi! No tutaj Gusia w koło niego. I można przysypać po prostu tak. Ale to też zawsze nie ma pewności, czy nasiona będą zakryte, bo to jest takie bardziej mieszanie ziemi. No i my raczej będziemy właśnie wykopiemy po prostu łopatką, będziemy po prostu weźmiemy ziemię z boku i po prostu tak. No, ja zaraz wam tam tutaj z tej folii, no. Tak, i to chyba wszystko.